przechodzimy do kolejnego punktu, projekt Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pana Przewodniczącego o przedstawienie. Przeznacza się budżet zadania 4 wyborów na rok 2013 w wysokości 40 dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji na zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych do zadań szkoleń realizowanych m.in. w większości na terenie pośród dzieci i młodzieży. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zakup materiałów chroniących bezpieczeństwo pozwoli na podniesienie więcej świadomości dzieci, szkolonych i młodzieży. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja chciałbym zapytać, bo to w tej treści uchwała ostatnio, na o ile ja pamięć mnie nie myli, może mnie myli, na ostatniej sesji była i nie przyszła, co jest spowodowane, że po raz kolejny pojawia? Nie tej samej? Nie. Dobrze, proszę bardzo. Ja mam pytanie. No, jeszcze czy materiały szkoleniowe dydaktyczne to będą jakieś przeprowadzone konkursy wśród dzieci? Szkolenia dzieci, tak oczywiście. Młodzieży, oni to prowadzą w szkołach, zajęcia w przedszkolach, głównie w szkołach przede wszystkim, w przedszkolach też. Na zakup materiałów związanych z tym w ogóle ogólnie. To tam ma lekcje, tak? Tak. Chodzą po szkołach, są zapraszani do szkół, chodzą. No muszą, że tak powiem, czymś, coś tym dzieciom przekazać, coś tym dzieciom dać. Czy to są odlaski, czy to są książeczki, czy foldery jakieś, czy materiały jakieś edukacyjne, te, które są, że tak powiem, no to... Ale mam pytanie jeszcze jedno, może to nie jest mój prywatny interes. Przewidziana jest w tym również edukacja młodzieży w naszym liceum, gdzie jest Szkoła Bezpieczeństwa. Nie tam zakresu szkolenia po prostu w tym temacie, tak powiem, to już indywidualnie. Szkoły umawiają się z wydziałem. No bo jest na terenie dzielnicy. Nie, no, tak mówimy. Tam, gdzie my to robimy, tam oni są, czy są różne imprezy, gdzie również są zapraszani i są. Także kiedy wiedzą, że jest zaproszenie wystosowane, zawsze są. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby wydział odmówił po prostu bytności, jeżeli tylko jest taka możliwość. No i jeszcze tu chciałam dodać, że jeżeli będziecie potrzebować pomocy, to powinniście skorzystać z pomocy już tych ludzi doświadczonych, którzy 2-3 lata się szkolą w tym zakresie bezpieczeństwa, czyli asystent przy organizacji imprezy, jeśli będziecie taką organizować. Proszę bardzo, pan Konrad. Ja mam pytanie do tego sformułowania realizowanych między innymi w większości na terenie dzielnicy 12. To znaczy, że to Wydział Ruchu Drogowego będzie decydował, gdzie te szkolenia się będą odbywać. My dajemy 4000 i wpływu na to de facto nie będziemy mieć. Znaczy nigdy nie mamy wpływu, jeżeli chodzi o to, gdzie sobie ruch drogowy. Ja mówię, że nie wiemy, szkolenia są w całym mieście, ale między innymi odbywają się na terenie dzielnicy 12. I chodzi o zabezpieczenia materiałów, które będą u nas. Nie mamy pewności, że te 4000 w pełni pójdzie na dzielnicę 12. Proszę? A może nawet więcej. Ale co, że 4000 pójdzie? Na naszą dzielnicę, tak? No to powinno być na to na uchwale dopisane, że realizowanych na terenie dzielnicy 12. Na terenie, bo przyjmijmy taką autoprawkę. Realizowanych, zgłasza pan taką na terenie, tak, oczywiście. Na terenie dzielnicy 12. Pośród dzieci i młodzieży. A przepraszam, czy dostaniemy jakieś sprawozdanie z tego, bo ostatnio niestety pan mówi, że bez przerwy jeszcze chciałem się odnieść. Pan mówi, bo z tego co pamiętam, motocykl, znaczy nie, skóry do suszenia nie zostały zakupione mimo naszych dwukrotnych czy trzykrotnych uchwał, również były dla czego? Czego nie zostały zakupione? Zakupione skóry dwóch przez dwa lata. Ta. Ale dwóch przez dwa lata nie została zakupiona. Nie, przez jeden rok. No może przez jeden rok nie została zakupiona. Mogę powiedzieć panie przewodniczący dlaczego, to co podnosiłem wtedy na sesji, kiedy Rada Szanowna odrzuciła tę propozycję, żeby przekazać środki, że damy miesiąc czy dwa miesiące później. Z tego względu, że za późno uchwała po prostu zmieściła się w porozumienie po prostu. Przepraszam, w maju uchwała poszła i poszła za późno? Nie w maju, nie. W maju, bo był pan zapraszany na dni propozycji, które odbywają się w czerwcu. Więc w maju uchwała była później. Ale możemy to sprawdzić? Możemy to sprawdzić? Bo pan stwierdził, że później. Mi się wydaje, że była w maju. Ja bym panie proszę myślał, proszę bardzo, pan Zagórny. Ja proponuję tą kwotę, jak prowadziłbym poprawkę, tą kwotę 4000 zamienić na 2000. Czyli taka poprawka wchodzi pana Nadzornego, tak? Ten tysiąc dołożyć na pozury, jak będzie pana prezesa urodziny będą. Ale prosił bardzo mnie. Dobrze, głosujemy teraz pana Lelo poprawkę, po kolei poprawki głosujemy. Głosujemy w poprawkę pana Lelo. Czy są uwagi do poprawki do pana Lelo? Że wykreślamy między innymi większość szkół realizowanych na terenie. Czy są uwagi do tej poprawki?
Proszę? Aha, przepraszam, bo rzeczywiście Panie Przewodniczący Komisji, Przewodniczący, to jest, rzeczywiście nie wymaga głosowania, bo to jest autopoprawka, ten podpowiadałem rzeczywiście. Byłem w czym głosujemy poprawkę Pana, głosującą Pana Jarosława Górnego. Kto jest za? A ja bym jeszcze jakąś argumentację, bo to tak, moglibyśmy do 3, do 1000, do 500, czemu? Czemu? Ja mogę to powiedzieć. Znaczy, proszę, mogę? Proszę, oczywiście. Skąd taka po prostu obniżenie tych pozycji? Czym to powoduje? Brakuje na kozówek. Jeżeli mają nic nie dostać, to lepiej, żeby dostali 2000 zł. No, ale skąd się po prostu nic nie dostaną, skoro nie wnioskujemy, to uchwalę. Dobrze, bo padła poprawka. Pytanie macie do wnioskodawcy poprawki, tak mam rozumieć. Bo to by z tego. Czy pan jeszcze chce jakieś wyjaśnienie? Czy... Nie ma. To jest czego nie moment, bo padła, to ja muszę zgodnie z procedurą poddać pod głosowanie. Ale mogę coś powiedzieć tylko. Proszę, ma pan prawo oczywiście. Dziękuję bardzo. Chodzi o to, że po prostu no, jeżeli Rada uważa, że materiały edukacyjne na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z terenu naszej dzielnicy nie są, są zbędne i nie ma takiej potrzeby, to jest wola Rady. To nie jest ani tutaj, że będę rozmawiał jako spółdzielca, czy jako przewodniczący komisji, ktokolwiek inny. Nie ma nikogo w tym momencie. Chodzi o to, że komisja, na komisji żeśmy mówili, tutaj padło, że możemy nie dostać nic. To, że tak powiem, to jest w sumie o każdego z Państwa po prostu. Ja tutaj nie zabieram nikomu, chcę, proszę o to, żeby po prostu można było zrobić, żeby było, można oprzeć. Sami Państwo wiecie, a nauczyciele są wśród nas, że oparcie dziecka, że tak, dzieci są wzrokowcami. Starsi są, patrzą, żeby dotknąć dziecko, musi zobaczyć, dotknąć, namacalnie sobie wziąć, przeczytać, zobaczyć jak to wygląda, od czego co usłyszy, od funkcjonariuszy, czy od starszych kolegów, to musi, czy instruktorów, musi zobaczyć, przypomnieć sobie to. Także... Proszę, głosujemy poprawkę. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Której? Pana Zadurnego. Proszę. Chciałem wytłumaczyć tą sprawę, jeżeli chodzi o te 2000. Mianowicie materiały edukacyjne nie są aż tak kosztowne, kamizelki również nie, czy książeczki za 2000 można bardzo dużo kupić, ponieważ jest to, akurat nie będą wszędzie prowadzone te szkolenia, nie wykorzystane będą nawet te 2000 zł, czy te 5000 zł na ekstra latarki i edukację. Więc te latarki kosztowałyby na pewno ponad więcej jak 3000. I dlatego taka decyzja po prostu. Czemu na tej kosztowało 4 ustalone? Jesteście w komisji. Chcieliście to jakoś ustalić. A to już tak powiem. To wygląda tak, że po prostu niestety w naszej komisji jest dwóch członków zarządu. I po prostu na komisji robią co innego, a tu przy was robią co innego. Formalnie głosujemy. Kto jest za poprawką pana Radburnego? Kto jest przeciw? Sześć. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę odnośnie projektu Komisji Bezpieczeństwa odnośnie przeznaczenia 4000.